Słuchaj, a zostań w domu, tu w klasztorze, to możemy na ogród wyjść? Tak. Nie złamiemy przepisów? Pogoda jest dobra. Nie pójdziemy do więzienia siedzieć? Już jesteśmy jak w więzieniu. A, cele zakonne też, sprawy. Sobie przypomnijmy, co to znaczy cela. Ale jest ładny ten nasz ogród, nie? Ale mamy... Pokój i dobro. Pozdrawiam Was wszystkich. Pozdrawiam brata Łukasza, który równocześnie nagrywa w drugiej części naszego ogrodu. Słyszeliśmy dzwony. Wybiła godzina 12. Dzisiaj niedziela palmowa. No, w naszym ogrodzie nie rosną palmy, bo nie ta szerokość geograficzna, ale pozwoliłem sobie uciąć takie dwie gałązki forsycji. Chcemy dzisiaj wraz z Chrystusem, a może bardziej idąc za Nim, wejść w Wielki Tydzień. Palma oznacza męczeństwo. Wchodzimy w ten tydzień za męczennikiem, za tym, który odda swoje życie, byśmy my mieli życie. Wchodzimy w ten tydzień właśnie za Chrystusem, który wchodzi do Jerozolimy, by oddać życie swoje. Jako męczennik chcemy podążać za Nim tą drogą krzyża. Jest to najtrudniejsza nauka, którą w tym tygodniu chce nam przekazać w taki sposób wyjątkowy, jak nigdy dotąd, po raz zupełnie inny, po raz kolejny, ale zupełnie inaczej będziemy przeżywać teraz Wielki Tydzień. Dobra. Witajcie, witaj Grzegorzu po tamtej stronie ogrodu. Witajcie w niedzielę palmową. Niedziela męki pańskiej inaczej. Niedziela, w której, którą rozpoczynamy obchody Triduum Paschalnego, w zasadzie całego Wielkiego Tygodnia. Triduum jest od czwartku wieczorem. Najważniejszego tygodnia z roku liturgicznego. I przez oczywiste okoliczności, które przeżywamy wszyscy ludzie jednakowo na całym świecie. To jest rzeczywiście Wielki Tydzień, nie tylko w liturgii, ale Wielki Tydzień także i dla nas. Dla nas osobiście, dla egzystencji. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które go poprzedzały i które szły za nim, wołały głośno: Hosanna, synowi Dawida, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie, Hosanna na wysokościach. Dzisiejsza liturgia jest bardzo przedziwna, bo oto rozpoczynamy liturgię właśnie tą Ewangelią i tym obrazem uroczystego wjazdu do Jerozolimy. Słyszymy tłumy, które wołają Hosanna synowi Dawidowemu, a za chwilę w czasie liturgii jest czytana Pasja i słyszymy inne słowa: ukrzyżuj go, na krzyż z nim. Tak właśnie jest bardzo dynamiczna jest ta dzisiejsza liturgia i w tej naszej sytuacji, w której jesteśmy obecnie, gdzie można powiedzieć, że cały świat jest na kolanach i możemy wołać Hosanna synowi Dawidowemu, ale możemy też przeklinać, możemy też mieć w sobie taką złość, wściekłość, że nasze plany się zmieniły, że musimy się podporządkować, że rząd coś wymyśla, że jesteśmy zniewoleni, kolejne zakazy. Potrzeba dzisiaj właśnie zastanowić się, czy my w tej sytuacji trudnej, wyjątkowej, będąc na kolanach,
doświadczając o własnej ograniczoności, że taki mały wirus może nas zniszczyć, czy my na tych kolanach wołamy Hosanna synowi Dawidowemu, czy może przeklinamy Boga za to, co się dzieje w moim życiu. Jesteśmy wściekli na Niego. Nie chcemy się na to zgodzić. Moi drodzy, dzisiaj zazwyczaj w niedzielę mszę świętą rozpoczynamy uroczystym wejściem z palmami, z poświęceniem, z Ewangelią, ze śpiewem, które ma przypominać wejście Pana Jezusa, uroczyste wejście Pana Jezusa do Jerozolimy. Dzisiaj większość z nas no nie ma możliwości zrobić, uczestniczyć w takiej procesji. Podobnie większość z nas, zdecydowana większość z nas nie będzie miała możliwości uczestniczyć w obchodach Świętego Triduum, w Święcie Wielkanocy. Zobaczcie, to wszystko, co jest obchodem, to wszystko, co jest zewnętrznym wyrazem naszej wiary, jest nam przez obiektywną rzeczywistość odebrane. Ale nie jest nam odebrana wiara, nie jest nam odebrany Pan Jezus, nie jest nam odebrana rzeczywiście istota naszego życia. Dlatego to rzeczywiście jest wyjątkowa sytuacja i chyba nawet dar, że z tego, co narosło do istoty świąt, jesteśmy dzisiaj tego pozbawieni. Nie wiem, święcenie pokarmów, tak właśnie w sobotę przed południem, czy właśnie każdy z obchodów liturgicznych. Ale cały czas jesteśmy wezwani do tego, aby zobaczyć istotę tych świąt. I tak samo tej dzisiejszej procesji i Niedzieli Męki Pańskiej, czyli rozpocząć tę drogę z Jezusem na mękę i do zmartwychwstania. Moi drodzy, tak zastanawiałem się, co oznacza to wejście Jezusa do Jerozolimy, to uroczyste. Ono rozpoczyna jego mękę. I można sobie podzielić, można zobaczyć, że jest jakby droga, jest droga na mękę i jest potem zmartwychwstanie. Jezus ochoczo, to jest bardzo niesamowite, jak bardzo ochoczo, bez wypominania komukolwiek czegoś, bez bronienia się, bez oskarżania, idzie na mękę. Idzie najpierw właśnie do Jerozolimy, doskonale wie, co go tam czeka. I nie szedłby tam w taki sposób, gdyby przez całe swoje wcześniejsze życie nie był wsłuchany w Ojca, nie był posłuszny Ojcu. Zobaczcie, że ta droga najważniejsza w jego życiu ma zakorzenienie w jego przeszłości, w posłuszeństwie Ojcu. Właśnie dlatego może podjąć się tej męki, pójść na krzyż, bo jest umocniony w Ojcu, bo ta siła wewnętrzna, która jest niezbędna do tego, aby uczynić takie wielkie poświęcenie, jest w nim z powodu już długotrwałej relacji z Ojcem. A potem popatrzcie, bo przecież to się nie kończy na męce, nie kończy się na krzyżu, nie kończy się na śmierci. Potem jest zmartwychwstanie. I teraz, kiedy jesteśmy w domu, kiedy mamy dużo więcej sytuacji, możliwości, żeby spotykać się z naszymi bliskimi, żeby przeżywać różne sytuacje, może przemyśleć to, co było trudne, czy jest dzisiaj nawet trudne, do nas może czasem nie do przejścia, to popatrzmy na tę drogę Jezusa. Na początku jest ta hosanna, ta radość ludzi. Można to do drogi człowieka porównać zapał, radość z powodu podjęcia decyzji o nawróceniu, o chęci, żeby rozpocząć nowe życie, nową relację, życie na nowo, w dobru,
żeby zostawić za sobą to, co niedobre, to, co złe. Później jest trud, męka, ukrzyżowanie. I nie wolno się nam z tego wycofać. Bo dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście całkowicie, tak jak Jezus, wejdziemy w trud, poniesiemy w oczach ludzi może nawet klęskę przegraną, wtedy Pan Bóg nas wskrzesi do życia, do zmartwychwstania. Wtedy rzeczywiście to, co oznacza Wielkanoc, Pascha, święta paschalne, to rzeczywiście stanie się w naszym życiu. Pozdrawiam Was serdecznie w niedzielę palmową z Panem Bogiem. Chciałbym wszystkich Was pozdrowić, a szczególnie chciałbym pozdrowić tych, którzy przebywają w małych przestrzeniach, w małym mieszkaniu. Jedna osoba, z którą rozmawiałem, mówiła, że może tylko chodzić dookoła stołu 70 na 110 cm, to jest 10-12 kroków. I wtedy doceniłem, jak wspaniały jest ten nasz tutaj ogród, w którym mamy takie, możemy biegać po okręgu 150 metrów. Chociaż wcześniej byłem wściekły, że nie mogę pójść na błonie, pobiegać, potrenować, troszeczkę przewietrzyć się, czy pojechać na rowerze. Pozdrawiam szczególnie tych, którzy właśnie w takich małych mieszkaniach, w niedużym metrażu, w blokach, będą przeżywać ten wielki tydzień, tę tajemnicę krzyża. Zachęcam Was, bracia i siostry, byście przyjęli to umartwienie, to takie zniewolenie w pewnym sensie zakazami, przyjęli w duchu pokory, tak jak przyjął krzyż nasz Pan i Mistrz Jezus Chrystus. Niech ten czas podążania za Chrystusem, umierania razem z Nim, zaowocuje radością zmartwychwstania za tydzień w niedzielę, zmartwychwstania do nowego życia, do nawrócenia, do szczęścia, do przemiany wewnętrznej, której chce dokonać w nas Duch Święty w czasie tej wyjątkowej celebracji Wielkiego Tygodnia, pełnej tęsknoty za piękną liturgią, za przystępowaniem do Komunii Świętej, do spowiedzi. Niech ta tęsknota i niech ta trudna sytuacja prowadzi nas do odkrycia prawdziwej wartości wspólnoty Kościoła, wspólnej modlitwy. Niech Pan Wam błogosławi na ten czas Wielkiego Tygodnia. Szczęść Boże. Pozdrawiam.